Uprawianie sportu na najwyższym poziomie wiąże się z rozpoznawalnością i docieraniem do szerokiego grona ludzi. Taką rozpoznawalność można wykorzystać w różny sposób. W tym przypadku przedstawię Wam polskich byłych sportowców, którzy postanowili zostać politykami. Ta część będzie poświęcona osobom, które obecnie zasiadają w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamencie Europejskim lub zostały powołane na stanowisko ministra. W późniejszym czasie powstanie także odcinek dotyczący sportowców, którzy zostali wybrani do parlamentu wcześniej, lecz nie uzyskali wystarczającej liczby głosów lub nie ubiegali się o reelekcję. Bogdan Wenta to znany i utytułowany piłkarz ręczny, a następnie trener tej dyscypliny. Zaczynał w Wybrzeżu Gdańsk, z którym zdobył 5 tytułów mistrza Polski. W 1989 roku przeniósł się do hiszpańskiego klubu Bidasoa Irun. Potem trafił do FC Barcelony. Z katalońskim zespołem sięgnął po 2 trofea, Pucharu Zdobywców Pucharów i Pucharu Króla. Następnie Bogdan Wenta przeniósł się do Niemiec, gdzie występował w 2 klubach. W międzyczasie zmienił reprezentowany kraj z Polski właśnie na naszych zachodnich sąsiadów. Łącznie zawodnik wystąpił w 191 meczach reprezentacji Polski i 50 Niemiec. W latach 2004-2012 Wenta został trenerem reprezentacji Polski, która za jego kadencji zajęła chociażby drugie i trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Prowadził także zespoły z Magdeburga i Kielc. W 2008 roku Bogdanowi Wencie przyznano ponownie polskie obywatelstwo. A w 2014 kandydował do Parlamentu Europejskiego z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Uzyskując niecałe 39 tysięcy głosów, Bogdan Wenta otrzymał mandat eurodeputowanego. W Parlamencie Europejskim został członkiem Komisji Rozwoju i Komisji Kultury i Edukacji oraz wiceprzewodniczącym grupy zajmującej się sportem. Małgorzata Niemczyk jest byłą siatkarką. Jej matka również trenowała ten sport z powodzeniem. Podobnie jak ojciec, zawodnik, a następnie trener. Jeśli chodzi o karierę klubową, Małgorzata Niemczyk występowała zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, Rosji oraz Turcji. Zawodniczka zagrała w 244 meczach reprezentacji Polski. Trenowała także zespół budowlanych Łódź. Startując z listy Platformy Obywatelskiej, Małgorzata Niemczyk w 2010 roku została radną Sejmiku Łódzkiego. W 2011 roku siatkarka z niespełna 11 tysiącami głosów została wybrana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, również startując z listy Platformy. To samo udało się powtórzyć 4 lata później, tym razem z ponad 17 tysiącami głosów. Szymon Ziółkowski do swoich osiągnięć może zaliczyć m.in. złoty medal olimpijski w rzucie młotem w Sydney w 2000 roku. Zdobywał także pierwsze i dwukrotnie drugie miejsca na Mistrzostwach Świata czy brąz na Mistrzostwach Europy, nie wspominając o licznych tytułach mistrza Polski, których było aż 14. Rekord życiowy zawodnika to 83 metry i 38 cm. W roku 2014 z tym Szymon Ziółkowski bez pozytywnego rezultatu startował do Sejmiku Wielkopolskiego. Jednak rok później w wyborach parlamentarnych z ilością prawie 30 tysięcy głosów został posłem, startując z listy Platformy Obywatelskiej. Obecny minister sportu i turystyki Witold Bańka ma za sobą karierę sprinterską. Specjalizował się w dystansie 400 metrów. Razem z drużyną zdobył 3 miejsce w Mistrzostwach Świata w sztafecie, bieg w eliminacjach, czy złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Jeśli chodzi o indywidualne występy, zdobywał złoto w letniej uniwersjadzie w Bangkoku w 2007 roku oraz srebro 2 lata później na tych samych zawodach w Belgradzie. Witold Bańka nie jest posłem ani senatorem. Nie należy również do żadnej partii. 16 listopada 2015 roku został powołany na ministra sportu i turystyki w obecnym rządzie. Pora na poprzedniego ministra tego samego resortu. Adam Korol w wioślarstwie, a dokładnie w czwórce podwójnej, odnosił takie sukcesy jak pierwsze miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, Mistrzostwach Europy czy trzykrotnie Mistrzostwach Świata. Od 16 czerwca do 16 listopada 2015 roku sprawował funkcję ministra sportu i rekreacji. Podobnie jak Witold Bańka, nie był wtedy parlamentarzystą ani nie należał do żadnej partii politycznej. W ostatnich wyborach Adam Korol kandydował do Sejmu z okręgu gdańskiego z pierwszego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej. Kolejnym byłym wioślarzem w Sejmie jest Tomasz Kucharski. W dwójce podwójnej wagi lekkiej był 2 razy mistrzem olimpijskim. W 2000 roku w Sydney i w 2004 w Atenach. Na Mistrzostwach Świata w tej samej kategorii zajmował 2 razy pierwsze miejsce i 3 razy drugą lokatę. Tomasz Kucharski zdobył podczas wyborów ponad 7 tysięcy głosów w okręgu lubuskim i z listy Platformy Obywatelskiej dostał się do Sejmu. Wspomniane osiągnięcia zdobywał razem z Robertem Syczem, który co ciekawe również startował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak jemu ta sztuka się nie powiodła. Nie mogło zabraknąć najpopularniejszej dyscypliny. Roman Kosecki zaczynał przygodę z futbolem w RKS-ie Mirków. Następnie występował w warszawskich zespołach Ursusie, Gwardii i Legii. W 1991 roku przeniósł się za granicę. Grał w Turcji, Hiszpanii oraz Francji. Pod koniec kariery wrócił jeszcze do Legii oraz trafił do Chicago Fire.
W reprezentacji Polski Roman Kosecki zagrał w 69 spotkaniach, strzelając 19 bramek. Założył także szkółkę piłkarską w Konstancinie Jeziornie. Jeśli chodzi o karierę polityczną, Roman Kosecki jest najbardziej doświadczoną osobą w tym zestawieniu. Jako poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej sprawuje już czwartą kadencję z rzędu. Na koniec wracamy do siatkówki, tym razem męskiej. Paweł Papke już jako młody zawodnik odnosił sukcesy, zdobywając Mistrzostwo Europy i Świata Juniorów. W seniorskiej kadrze wystąpił w 149 spotkaniach. Pięciokrotnie sięgał po tytuł Mistrza Polski z drużyną z Kędzierzyna Koźla. W 2010 roku Paweł Papke został radnym w Olsztynie. W 2011 i 2015 roku były siatkarz dwukrotnie otrzymał mandat poselski. Na 7 i 8 kadencję Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2014 Paweł Papke bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. Od lutego w 2015 roku do czerwca 2016 był prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W tym filmie to już wszystko. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj kanał Juvenalis i pozostaw ocenę. Dzięki za obejrzenie do końca.